24 sierpnia wspominamy błogosławionego Mirosława Bulesić, prezbitera i męczennika. Mirosław Bulesić urodził się 13 maja 1920 roku w miejscowości Sabrunici w Chorwacji. Studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, przygotowując się do kapłaństwa. Po przyjęciu święceń został formatorem przyszłych kapłanów. 24 sierpnia 1947 roku miało miejsce jego męczeństwo w Laniście. Towarzyszył delegatowi biskupa, który przybył, aby udzielić bierzmowania w lokalnej parafii. W obawie przed akcjami antykatolickimi ze stron władzy komunistycznej, uroczystość odbyła się godzinę wcześniej niż to publicznie ogłoszono. Dzięki temu wierni zdążyli w spokoju wrócić do domów. To rozgniewało komunistów. Ich zbrojne bojówki wtargnęły na plebanie i zniszczyły wszystko, co tylko mogły. W końcu oprawcy rzucili się na księdza Mirosława i dotkliwie go pobili. Następnie jeden z atakujących przewrócił kapłana na podłogę i zadał mu kilka ciosów nożem w szyję. Mirosław zmarł w ciągu kilku chwil. Miał zaledwie 27 lat. Jego beatyfikacji na polecenie papieża Franciszka dokonał w jego rodzimej diecezji Pula kardynał Angelo Amato w dniu 28 września 2013 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Mirosław aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.